Siemano, siemano, olbrzymi dzień, kurwa, olbrzymi dzień, Wetuszko, wetuszko! Olbrzymi dzień! O nie, znowu się naćpał! Znowu się naćpał! Jebane ćpunie, jebane ćpunie. Naćpany olbrzym. Wyszyński, ty fajo jebana. Wyszyński, kurwa, to jest największa wpaja, jaką znam. Co on też dzisiaj jadę, śmieciu. I z biseksem też, kurwa, ale jego trochę bardziej oszczędzę, bo... No to biseks, mi się popłaczę zaraz, kurwa. Wyszyński, weź zapierdol, jeszcze 140 filmów może o Eli Gavin, kurwa. Ela Gavin. Bisek? Kiepi brrr, kiepi brrr. Odkleiło go, to chroszczyk był, to chroszczyk. Paliłbym się zaraz, ale jeszcze chcę sobie zjeść, więc dlatego jest 10 minut.
ale nie chcę wpierdalać na wizji, bo też nie wiem, może to wkurwiać, nie? No ty bierzesz na litość teraz, kurwa, nie możesz zjeść na wizji. Smacznego, dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Mukbang! Mukbang! Powstrzymaj go, Ulfi! Powstrzymaj go, Ulfi! Na pewno masz na niego wpływ! Jestem pewien, że mi tekst tak pisze. Ulfi, ja się o tym martwię! Muszę się o tego tak martwię! Kurwa, nie musicie o mnie martwić, wypierdala do mną. Techniki jebane wszyscy. Ja sobie sam zbuduję społeczność od nowa, jeszcze raz. A już mam i tak zajebiście sporą. I jeszcze namieszamy. Kurwa, skończyło. I jeszcze masty Bensy przypierdoli z czymś na pewno. Piesku! Benek. Kutu Benek. Minik. 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 Chodź. Minik. Matieszkę! Na spacerek? Wypuść go proszę, dobra? No, niech se wyjdzie. Bo on cię oszukuje. O, widzisz? Stało tu drzwi. O, widzisz, on przekminia, czy ty chcesz go złapać. Unini, unini. Unini. Rybson, kurwa, nie widzę moich krów na Messengerze. A tu giebić. Krów. Rybson jest u mnie krwi. Krwi. Dasz mi szamkę? Co? Szamkę ci mi ten dasz. Nie chcę żurku. Albo dobra, to kawę i możesz mi dać Ice Tea Zero. Ice Tea Zero i kawę. Nie trzeba. Uj, tam już nie jestem głodny. Teraz też zjadłem, teraz to wystarczy. Siemano, słuchaj aferki. Ja wiem, że... Aha, bo Majka słucha. Nie, no ja wiem, że Majk słucha. Spoko. O nie. Pozdrawiam Wykop.
Dobrze, za jadę tu dalej i mówię ci, to jest ten moment, mówię ci, kiedy mi dalej to mówię ci, no to mi dalej nie mówię ci, kiedy dalej to, kiedy dalej to, muszę tu dawać żarcie i daj mi żarcie, bo czy to jest jedzonko, czy to jest jedzonko. Proste francuskie w marszemce, rowopie czarkowym, sosem duńskim, sałatką szwedzką. 4,8,8 kalorii, 25 gram białeczku. Tego nie chcę na pewno. Te tosty spoko, to wiem. A bardzo bym cię prosił tylko o kawę i picie. Takie zimne picie bym chciał, wiesz? Zimne, jak sok z pizdy. Sok z pierdolimy. A ty widziałaś w ogóle te storki Palasajda, jak on tak tańczy, kurwa, na przykład, że on robi taki taniec do muzy. No? Nie widziałaś tego? Jeszcze to jest. Tańczący Palasajd. Co? No on tak regularnie robi, nie? Ale chuj, niech se tańczy, nie? No, kurwa, lepsze takie coś niż coś innego, no kurwa, przecież... Pozytywne to jest, nie? Tańczący Palasajd se tańczy, zaraża energią, nie? Niektórzy powiedzą cringe, niektórzy powiedzą, że kurwa, on mnie zaraża energią. Ło, ja się cieszę, kurwa, że on mnie zaraził mnie, kurwa, energią. Kurwa. Zaraził mnie pozytywną energią. Fajne, to jest tak, wiesz, pozytywne, nie? Spoko. Niech se tańczy, kurwa. To mnie robi krzywdę. O nie, przełączanie w trybu śpienia, o nie, o nie. Czekaj.
jednak jestem głupkiem. Zaczynamy! Dzięki za szamkę. Ja sobie ją odłożę na razie, nie chcę na razie jeszcze. Tam tu... Ja wiem, ale ja i tak to wolę gdzieś chłodniejsze. Bo ja nie lubię takie, to jest z mikrofali wyciągnięte od razu. Nie wiem, wy też tak macie? Ja tak mam. Aha. To inna faza. Nie ma luzi, nie ma luzi. Siemano, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Boxdel, witam tutaj bardzo duży grunt odbiorców, 20 tysięcy ludzi. Siemano, z tej strony Czpaxdi. O nie, ponad 20 tysięcy, 23,125 ludzi. Dzisiaj zaczynamy już dużo większą liczbą osób. Słuchajcie, na samym początku witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich moich widzów, moich hejterów, widzów Watachy, bo pewnie też oglądacie, może Sylwestra, chociaż myślę, że raczej nie. Przede wszystkim witam tutaj Biseksa, bo na pewno mnie ogląda. Witam również pewnie Spasińskiego, frajerka jebanego, który mnie na pewno też ogląda. Więc siema, macham do ciebie, bo też powiem parę słów o tobie i prawdę o tym, jak... A zresztą, zaraz powiem też coś na twój temat. Co z audio się dzieje? Mikrofon się ten... Działa wszystko, czy nie? Halo? Kurwa mać. Audio. Tak mi ustawiłeś, Ulfik. Że mikrofon harczy. A teraz harczy? Halo, bo coś się dzieje z Majkiem chyba, słyszysz? No. Kurwa, ale już działało. Ale już działało się. Tak? No. Harczy, brzęczy. Działa? Jest git. Czekaj, a może ten? A teraz? Git jest. Wszystko jest okej, Lipski mówię. Co to? Chyba, że trollowali, nie? Brzęczy dalej? No dobra, to chuj, no nie będzie wam przeszkadzać, myślę. Dobra, jest git. Szumi, czy nie? Harczy coś dalej. Kurwa mać. Telefon odsunąć od Majka. No to jest odsunięty. Nie, nie, nie. To chyba tak nie zadziała. Brzęczy, czy nie? Czy Prima Aprilis? Coś jakby nie stykało. Chyba, że tam. Chyba, że czekaj. Git? Dobra, to nie wiem. Przyciszę to trochę na mikserze, o. A teraz na przykład? Nie, no nie da się tak. Ale świeżo to jest. Kurwa, Ulfik, ty jesteś mocny, nie? Poprosiłem cię tylko o jedno. Że jak przyjadę z Wrocławia, to żeby to ogarnąć. Kurwa, morto. A teraz jest git chyba, nie? Dobra. Zostawiamy jak jest, bo i tak tego nie naprawię teraz. A chcę zrobić streama, więc troszeczkę nie wiem, no. Jak? Słuchajcie, bo jest opóźnienie, to ja sobie zaraz mi ona powie. Już git? Kurwa, no nie pozwolę sobie na to, żeby mieć tutaj takie problemy techniczne, kurwa, tak? Jak mam komunikację robić? Dobra. Dobra, już zostawmy tak jak jest, chuj w to, jebać, bo już to męczy.
Będę miał problemy z mikrofonem, więc mnie nie piszcie tylko o mikrofonie. Możecie zadawać pytania, możecie mówić co chcecie. Ten i po prostu przejdźmy już do transmisji, bo już i tak jakby tracimy czas bez sensu, nie? Więc tak, siemano, witam wszystkich jeszcze raz, wybaczcie, mam trochę brzęczący mikrofon, ale no Ulfik nie ogarnął, ale jakby nie jestem na to zły, bo jebać to, że coś tam brzęknie, liczy się treść, kurwa, tak? Więc to jest najważniejsze. Będę sobie coś pił. Jesteśmy po filmie, Bardenga coś tam komentował, szczerze oglądałem cały ten komentarz. Nie podoba mi się to, bo ty zawsze tak komentujesz, że kurwa, ty robisz pauzę, wypowiadasz się na ten temat, a na przykład w dalszej powiesz swoje, a później w dalszym fragmencie jest kurwa odpowiedź na to samo i ludziom tak kurwa po prostu zamieszasz w głowie w trakcie tego, jak to tłumaczysz, że oni i tak myślą, że to jest do chuja warty jest ten film, więc z tobą oglądanie to jest takie kurwa, nie, bez sensu trochę, nie. Ale dobra, jebać to, bo i tak już o tobie nie chcę się za bardzo chyba wypowiadać, przynajmniej na razie. Najważniejszy jest dla mnie Golson dzisiaj, bo ty Wojtek, po prostu powiem ci szczerze, w chuj jestem zawiedziony, nie? Zawiedziony jestem tobą, w chuj. Bo ja wiem jak ty działasz tak jak ja działałem jeszcze niedawno, nie? Ty działasz w takim stylu, że ja też to miałem, nie? Ja, żeby nie było, że to jest jakieś kurwa coś złego, nie? Ty po prostu musisz być z każdym mieć okej, nie? Że mi powiesz coś takiego, żeby moje serce tutaj lał się miód, nie? I Wardendze też, bo wiążą cię ze mną cię wiąże Fame, z nim cię wiąże Goat i ja to kumam, bo ja też tak robiłem, nie? Więc też kurwa nie będę ci wbijał w ciebie chuja za to, bo to byłaby trochę hipokryzja z mojej strony, a teraz już staramy się nie być hipokrytą. Ale z racji tego, że sprawa akurat jest poważna, bo jest sprawa firmowa, jest to sprawa gdzieś tam, gdzie sam bardzo się obawiałeś Sylwestra Wardęgi, srasz w gacie kurwa na wielkiego druida, też kurwa mówisz, nie, ja bym chciał, żeby to już był koniec kurwa i ja cię wspieram, Boksdelku, ja cię wspieram kurwa. Mi też zależy na twoim dobru. Mi też zależy, żeby ci było dobrze. Ale jesteś w sumie Sylwek i my też pożyczki do spółki zrobiliśmy. Ja nie wiem, co mam zrobić. Ale z drugiej strony... Z drugiej strony ja nie wiem. Piesek wskoczył. Wojciech G. Śmieszne to jest, bo ja tak szczerze, nie? Ten w chuj chciał gadać, nie? Tak, żeby tak dopierdolić, kurwa, w chuj. A i tak dalej coś mnie tak, nie wiem, wewnętrznie mnie... Bo nie chcę być odbierany później, że kurwa, ci się za bardzo odlepiłeś, ci się odjebało ci już tak, że to już jest aż masakra, ze skrajności w skrajność. Mam wrażenie, że wymaga ode mnie po prostu nie, ludzie moi i kurwa ludzie ogólnie tego, że może bym to zrobił kurwa jakoś krok po kroku, a nie tak kurwa skrajnie o 180 stopni, bo ja sobie też zdaję sprawę, jak dzisiaj oglądałem to z trzeciej osoby, że to był kurwa taki stream trochę jakby no... Pojebane to było. Zepsuł się znowu. Tam to tu. Może już nie będzie. Pysiński. Do ciebie teraz powiem coś, nie? Pysiński. Ty jesteś, kurwa, chłopie,
taką szują jebaną, nie? Nie trawię cię w chuj, nie, gościu. Jak pisałeś do mnie na Instagramie, pamiętam jeszcze, stary, po Pandorze, że no, źle się dzieje, stary, ale masz moje wsparcie. W sumie to masz moje wsparcie, jesteś okej, okay, w ogóle. I nic się nie działo, a tydzień później film, kurwa, na mnie na przykład, nie? I 5 filmów ze mną na miniaturce. Boxel to, manipulacje Boxdela, kurwa, no, oglądałeś się Revo, kurwa, który zapierdolił ci instrukcję manipulacji i musiałeś dojebać, kurwa, zajebisty film z Pysińskiego. Ty jesteś, kurwa, takim łbem, nie? Fez, kurwa, ludzie też powinni zauważyć, bo jak widzę czasami, co pisze twoje community pod komentarzami u ciebie, to mam taki ja pierdolę, jakby oni wiedzieli, kto jest zjeb, nie? Totalny, kurwa, debil. Kurde, ciężko jest słuchać przez ten mic, nie? Że ja zadzwonię do Kuby i może tutaj coś zrobimy z tym jeszcze, czekajcie. Bo ciężko tak słuchać na takim mic'u. A ty jak słyszysz? Piotr Lipski dzwoni. No, jak się słyszy w ogóle? Jest git. Jest git, strolują cię. Dobra. Nie. Kurwa, man. Ja wiem, że czasami mogłoby zabrzęczeć, bo słyszałem u ciebie, ale chuj to. Wiecie, co jest najgorsze? A w aferkach powinniśmy komentować bieżące afery, a w tym momencie, kurwa, jedyne afery są ze mną, więc, kurwa, co ja mogę tak naprawdę oglądać? Siebie? Byłem dzisiaj na spotkaniu z Nitro. Spotkałem się z Nitrozeniakiem w restauracji. Usiedliśmy sobie na pogawędkę. Rozmawialiśmy z Sergiuszem na temat ostatnich wydarzeń. Zbiliśmy koleżeńską piątkę. Podaliśmy sobie ręce i generalnie powiedziałem, że jestem kurwą, że chujowo się zachowałem wobec niego i tak dalej, ale nie ukrywam, że nie chciałbym, żeby źle o mnie myślał. Podaliśmy sobie grabę. Pokazał mi motocykl swój, więc fajna faza. I tak jak ten dźwięk znowu? Ja mam czasami wrażenie, że mnie cały czas coś sabotażuje, nie? Okej. Okay. Później wpadł też Take One w ogóle. Szedł na trening. Jakiegoś lika wam zrobić może tutaj? Fajnego? Mocne liknięcie mogę wam tutaj zrobić, jak chcecie. Take fun. Zawalczy. Z... Tu-tu-du. Strzelajcie na czacie. Strzelajcie na czacie. Zrobimy sobie shooting.
Kurczę, czemu wy wysyłacie te pszczoły, nie? Że coś brzęczy. Kurwa, jak ja nie lubię, jak ja mam problemy techniczne, nie? To po prostu też Kuba mi to ustawił i kurwa, nie wiem, co mam z tym zrobić, nie? Jest najgorzej mi. Rybson cię wyzywa na live'ie. Jak myślicie, z kim może zawalczyć z TakeOne? I nie walczy z Nikosiem, kurwa, nie piszcie tak, nie? Ej, w ogóle ten, może z, no, liknę mam taką historię, śmieszne fest. Czy śmieszne to w sumie ten, nie? Ogólnie, bo jak byłem u Nitro i knuliśmy wtedy, to był taki moment, że Nitro musiał pojechać właśnie do szkoły po Nikodema. No i pojechał, wrócił z Nikosiem i kurwa dwie sekundy Nikoś tylko z garażu od razu bzz, do kompa, nie? I wyjebane miał na wszystko, po prostu wziął, usiadł sobie na kurwia. I też zastanawiałem się właśnie, bo pytałem się też Nitro, ej, a jak to jest, jak ty na przykład po niego przyjeżdżasz do szkoły, nie? Że to w sumie Nitrozyniak przyjeżdża po swojego syna do szkoły, nie? Czy tam, nie wiem, czy te chłopaki, jego kumple i tak dalej, czy mi coś mówią i tak dalej, no to chyba jest takim gigaczadem, nie? Nikodem. Mocne. Dobra. Marcoń okłamał, kurwa, w ogóle i zaczyna mnie to wkurwiać. Też trochę, bo idzie jakaś plotka, że niby ja się z nim chcę z nim spotykać i tak dalej, a to on sam w sumie zaproponował, kurwa, spotkanie. I też, kurwa, wrzucił, jest, nie rozumiem po prostu jego ruchów, nie? Niby ma być wielkie spotkanie z Marconiem. Ja powiedziałem, że spoko, mogę się spotkać, kurwa, napisał mi, sam mi napisałeś, Marcoń, że masz dość. Ja mu odpisałem, że ja w sumie też, ale to ty pierwszy, kurwa, zainicjowałeś to, że już chcesz, kurwa, raczej zrezygnować z tej dramy. A do mnie dochodzą słuchy, że jednak chyba, kurwa, nie. Więc się zastanów, kurwa, w co grasz, bo zjebane to jest, nie? Wardęga się martwi o ciebie i mówi, żebyś przepił Majka na inny. No i dobrze, to zobaczymy. I też zastanawiałem się właśnie, bo pytałem się też... Sylwester! Nitro. Ej, a jak to jest, jak ty na przykład po niego przyjeżdżasz do szkoły, nie? Że to w sumie Nitrozyniak. Co tam u ciebie, Sylwku? Powiedz mi, co tam u ciebie? Nikodem. Zróbmy sobie deep stream. Mocne. Co dzisiaj zjadłeś? Dobra. Marcoń okłamał, kurwa, w ogóle i zaczyna mnie to wkurwiać też trochę, bo idzie jakaś plotka, że niby ja się z nim chcę z nim spotykać i tak dalej, a to on sam i tak zaraz powiem. Spotkanie. I tylko też, jeszcze kurwa, muszę to, przetwarzam to w mojej chorej głowie, kurwa. Nie. Niby ma być wielkie spotkanie z Marconiem. Ja powiedziałem, że spoko, mam, kurwa, spotkać, problem. Kurwa, napisał mi, sam mi napisałeś, Marcon, że masz dość. No ja wam mówiłem, że oni się szybko pogodzą. Ja mu opisałem, że ja w sumie też, ale to ty pierwszy, kurwa, zainicjowałeś to, że już chcesz, kurwa, raczej zrezygnować z tej dramy. A do mnie dochodzą słuchy, że jednak chyba, kurwa, nie. Więc ty się zastanów, kurwa, w co grasz, bo... Kurwa, jakie on ma opóźnienie, ty, to ja będę na odpowiedź czekał, kurwa, 2 lata tej. No i do ryby. Rybson ma podobno bardzo ważne informacje na temat Wardęgi. Ej, halo, Tomeczku. Siema, siema, co tam? Mikrofon ci pierdzi, chuj. To jest jeden. Ale chłopie, nie mogę z tym nic zrobić. Fez mnie to wkurwia, stary, nie? Druga, trochę przynudza. Mógłbyś wreszcie powiedzieć coś o Wojtku Dorze, się pytają, pyta. No właśnie, kurwa, chciałbym, nie? O, przejdźmy do rzeczy. Chłopie, to nie jest taki, kurwa, banał, chłopie, jak ty myślisz, ty. Wiesz, o co chodzi? Tak jak na przykład mogę lecieć z tak... Proponuję.
Mogę lecieć, wiesz, z kurwami, stary, w momencie, gdy nie łączy mnie z nimi kurwa nic, ale w tym momencie mam pewnego rodzaju dylemat. Rozumiesz? Okej, okay, dobra, powodzenia, trzymaj się. Ej, a to mam do ciebie pytanie. Mam do ciebie pytanie. To jest pytanie? Tak. No? Bo byłeś takim małym inicjatorem i płomykiem, stary, żeby coś pogadać na temat goli, nie? Ty masz... To wkręcać się nie chcę, ale mam pytanie, które jest, wiesz, logiczne, tak? Logiczne. Słuchaj. Jesteś w dobrej relacji z Ksajo, nie? No powiedzmy, no, aktualnie no. Tak. Jakby Ksajo ci coś odjebał na przykład, to gadałbyś to? Nie. O nim źle? Ale to jest super. Właśnie. No właśnie, że wasza relacja jest inna, na, tak bardziej jakby w stronę tego, że jest... Okej. Okay. No. Okej. Trzymaj się. Trzymaj się, Arti. Jołka. Kurwa, to jest męczące, jak mnie ogląda na przykład u niego tyle ludzi i tu u mnie też i ja kurwa naprawdę... Ciężkie to jest, kurwa, nie? Rzucę taką... O, ja wiem, bo mi tutaj napierdala wszystko, nie? 300 stron. Ja wyjebane, jak ktoś pisze, że co, że kurwa, że suche i tak dalej, to kurwa, u mnie to nie wygląda tak jak u was, tylko przed monitorem, nie? A ja tu mam jeszcze inny monitorek. Wszyscy się martwią. Napierdalają, kurwa, że ten, że stary. Potrzebujesz może pomocy? Mordko, jest wszystko git. Masz wsparcie, nie daj się tam, jest dobrze i tak dalej. Później, kurwa, ja na przykład... Ja wiecie, dlaczego ja o tym nie mówię? Bo zaraz powie Wardęga na przykład, albo ktoś, że widzicie, w tym szaleństwie jest metoda. Bogzel specjalnie to zaplanował. Bogzel specjalnie planuje takie ruchy, że zrobi siebie psychopatę, żeby ludzie mu współczuli. Będzie tak? Wiadomo, że tak będzie, kurwa. A teraz powie, nie planowałem Bogzel takiego czegoś, żeby tak pogadać, żeby tak powiedzieć. Krzysiu rozpara nawet napisał, okej. Wiecie co? Ja wam coś powiem, nie? Może dzisiaj to nie był dobry pomysł, żeby odpalić tego streama, nie? W sensie, bo też kurwa po prostu przeczytałem też wiadomo, że od rodziców i kurwa... To 10 sekund mi ktoś pisze, że jest źle z tobą i tak dalej. To w chuj, kurwa, nie wiem, nie? Ja nie czuję się, ja nie mam też czegoś takiego, że jestem chory, kurwa, nie? Mi się nie chce gadać z Golą. Nie będę z tobą gadał. Nie chce mi się. Bo ty wiesz, kurwa, co zrobiłeś. Wiesz, co odpierdalałeś przez ten telefon. Sam pierdolisz, kurwa, Wojtek, że... Swoje też powiedziałeś na Sylwestra i w trakcie Pandory też mówiłeś na niego, kurwa. A później się odcinałeś i statementy robiłeś swoje.
Tylko nikt o tym nie mówił. Ja też nie mówiłem o tym. Jesteś chujowy w chuj, stary. Chujem jesteś dla mnie. I chłopaki z Fame też to, kurwa, mogą potwierdzić. Że jedno gadasz, a później, kurwa, też inne rzeczy w ogóle po prostu. Ja nie umiem... Teraz będziesz ciągnął Wardędzę tylko i wyłącznie dlatego, bo macie wspólny projekt i nie chcesz, żeby spierdolił wam się kanał z wyrobionym algorytmem, kurwa, ambasada i to, co zbudowaliście. Ja nie chcę cię słuchać. Cokolwiek nie powiesz, jestem w stanie odbić ten argument. Przysięgam ci, że odbiję każdy argument. Każdy twój argument jestem w stanie odbić, ale na dzień dzisiejszy nie mam zamiaru z tobą rozmawiać i nie będę ci odpowiadał, cokolwiek będziesz mówić. Nie zmusi mnie 80 tysięcy ludzi u Wardęgi, prawie 30 tysięcy moich. Nikt mi, kurwa, nikt mnie nie zmusi do tego, żeby z tobą rozmawiać, bo nie chcę z tobą gadać. Cokolwiek nie powiesz. Sam wiesz. I też, kurwa, Wardęga na przykład pytał się ciebie, no dobrze zrobiłem, dobrze zrobiłem. Czy ja mam sobie coś do zarzucenia? Czy sugerujesz, że afera Pandora Gates to było coś złego i tak dalej? Nie, 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 Sylwku, nie. Tak mówiłeś, Wojtek. A mi, kurwa, mówiłeś coś innego. No, potraktował cię naprawdę źle, już też chciałbym mieć spokój. Ty, kurwa, nic nie miałeś, chłopie. Nie miałeś żadnej, kurwa, żadnej, nic ci się nie wydarzyło złego. Nic ci się nie wydarzyło złego. Wybielałeś się, chłopie, też w oczach Wardęgi. Tak szczerze, jak mam być szczery, to Wardęga, kurwa, nawet... On przynajmniej mówi, po prostu gada sobie, po prostu... Gada sobie swoje, robi też te narracje, buduje już te narracje. Już każdy wie, że Wardęga... Nikt ci tak nie zbuduje narracji, kurwa, do pierdoły i nie zrobi ci, kurwa, lipy jak Wardęga. To już i tak każdy to kuma. Ale ty... W takiej aferze potrafiłeś po prostu też dla własnego bezpieczeństwa lizać dupę Wardędze. Lizałeś mu dupsko, kurwa. Mi mówiłeś co innego, bo mi było przykro, ale jak już spotykaliśmy się na przykład u Wardęgi w ambasadzie, to było, kurwa, to było takie coś, że no nie, Sylwek, wiesz, no Sylwek też dobrze zrobił, nie? Sylwek też dobrze robił. Nie obchodzi mnie to, że Gola sobie zadaje jakieś pytania do mnie. Nie interesuje mnie to. Ja tutaj nie manipuluję, bo Wardęga wam też powie, że tak było, bo Gola, bo i tak znasz, kurwa, też Wardęga, ty znasz Golę, wiesz, że tak było. I teraz też kolejna sytuacja. Dlaczego jestem taki zły? Bo powiedział Gola o tym Dubielowi i to mnie wkurwia po prostu, bo nie byłoby w ogóle tego wszystkiego, gdyby nie to. Nie byłoby nawet, kurwa, mowy o żadnym filmie Nitro i Dubiela, nie byłoby tego w ogóle. Bo żeś się, kurwa, spłakał o to, że chcieliśmy z Wardęgą wrzucić, kurwa, jako jakiś fragment o jakichś dupach, kurwa, co powiedziałeś, nie? I ty się wtedy spłakałeś, nie? I poszedłeś i powiedziałeś Dubielowi, że ja chcę coś na niego donosić, kurwa. Trollowany. Też, kurwa, Wojtek, robisz siebie takiego gościa, który, kurwa, nie wiem, no ty wiesz, jaki jesteś, zamiast być, kurwa, nie wiem, pokazać się ludziom po prostu z tej twojej prawdziwej strony, to też udajesz kogoś, kim nie jesteś, nie? Udajesz gangusa z Wawy, kurwa, gościa, który
który chce mieć super reputację i tak dalej. Nie wiem, to jest, dla mnie to jest... Nie, muszę odpocząć po prostu. Jutro live albo nie wiem, coś nagram. Po prostu już dzisiaj też po tym filmie, który wypuściłem, czuję się trochę zmęczony. Też oglądałem Sylwestra, więc ja jestem cały czas kurwa w natłoku tych informacji i tak dalej. Męczy mnie to wszystko już. Ja was uwielbiam, widzowie, naprawdę, nie? Bo ja bym chętnie kurwa robił dla was content w chuj, ale rozumiecie, że potrzebuję chwili przerwy, nie? Już dzisiaj i tak spędziłem trochę czasu też, żeby nagrać ten film, rozpisywać te scenariusze, gadać te rzeczy, kurwa, i tak dalej, komunikować, wypływać te... Musicie mnie zrozumieć też, nie? I tak ze mnie zrobią, i tak zjeba, i tak, kurwa, zmanipulują to tak, że jestem teraz w takim kryzysie, kurwa, psychicznym, i tak dalej. Bardzo łatwo jest też, kurwa, dobrać do tego odpowiednią narrację. Ja nie będę ukrywał, że czuję się kurwa zmęczony psychicznie tym wszystkim i tak dalej. I bo tak jest, wiadomo, ale ja nie jestem kurwa psychiczny, ja jestem świadomy kurwa wszystkiego, co robię. Świadomy. Tego, co mówię przynajmniej, bo tego zachowania to już nie wiem kurwa sam. Ale to nie są kurwa super plany i tak dalej. Zajebisty plan kurwa. Plan odbudowy, zrobienie z siebie zjeba. Chociaż z drugiej strony lepiej być zjebem kurwa niż PDF-em, czy jakimś innym, kurwa, fałszywcem i two-face'em, nie? Nie wiem. Idę sobie odpocząć po prostu, nie wiem. Wardęga, rób se streama, bicie se do Sylwka, on tam coś gada, Gola. Też nie chcę, kurwa, komuś narzucać moich wizji i tak dalej. Może Gola będzie miał coś ciekawego do powiedzenia. To sobie ktoś ewentualnie zmieni spojrzenie. Tylko ja mówię, jak jest i tak, kurwa, było. I... ja wiem po prostu, jak było z tobą, Wojtek. I kurwa, po prostu fuj mnie to denerwuje, nie? A ty i tak powiesz Wardędze swoje, a Wardęga i tak cię obroni, kurwa, bo macie projekt Goatsów i tak dalej. Ty też, nieważne zresztą. Trzymajcie się, kochani. Lubię was w chuj. Idę se dychnąć, kurwa. Chujowy stream, ale kurwa, taki jest. I tyle, bo na razie taki będzie. Aferki, ja też, kurwa, przeglądałem sobie internet zawsze. I to, co się działo i se komentowałem, kurwa, w momencie, gdy ja sam jestem komentowany i muszę poprowadzić live'a, no to co ja mam hostować, kurwa? I teraz się muszę, teraz wiem, że ludzie oczekują rozpierdalania się na innych, nie? Że właśnie, kurwa, pokażę branży, prawdy branży. Ja wiem, że sam wjebałem to do tytułu, żeby nie było, że kurwa, sam ty pierdolisz do tytułu pewnie. Zbejtowałeś. Później przychodzi co do czego, odpalają się kamery. I przychodzi dylemat. Czy kurwa dobrze robię, czy nie będę zaraz kurwa za to musiał odpokutować, kurwa, w jakikolwiek sposób.